Także dzisiaj na tapecie rozrzutnik. Rozpoczynamy akcję rozrzucania obornika. Zanim ktoś pomyśli, że już początek sierpnia, nie, spokojnie. Robię tylko usługę. Sąsiadka chciała jeden po prostu rozrzutnik, tam ma taki fragment pola, na którym będzie chciała jakieś drzewa zasadzić. Tam jest już jakiś poplon, bo bardzo szybko był wsiany. Chcę jeszcze trochę tam obornika, dosłownie na paru arach. Także, no dobra, zgodziliśmy się. Jakie to są koszty? Bo też musiałem to wszystko posprawdzać w necie. 40 zł za tonę obornika plus 150 zł za sam transport i rozrzucanie tego obornika. Więc no, wychodzi 430 zł będzie to całość. Daleko w sumie nie ma. Tam auto stoi! Więc Wiesiek razem z moim ojcem, mój ojciec tam załaduje tą całą przyczepę. Ja natomiast szybko jadę, będę przepędzał bydło na kolejne pastwisko. Także zapraszam, a później znowu kosiarka prona. Trzeba ją znowu zrobić, także to będzie w sumie chyba głównie na tapecie. Proszę bardzo, panel zamontowany w 5 minut. Jedno uziemienie idzie dalej, tu jest drugie uziemienie. Panel jest też podłączony, tak żeby tutaj akumulator cały czas się ładował. Robimy test i jak widać ładowanie jest na zielonym i też wysokość tej trawy gdzieś tam, gdzie ten prąd ucieka, jest praktycznie minimalny. Więc mogę to tutaj tak spokojnie zostawić. Wiem, że tutaj prąd będzie cały czas. Zresztą jeszcze wczoraj tu wszystko obchodziłem, sprawdzałem, czy gdzieś te druty są niepozrywane, czy gdzieś ta linka nie leży, tam się jakieś małe miejsca znalazły, gdzieś gdzie ta trawa tak jednak przerosła, to też tam udeptałem tą trawę, no żeby ten tutaj prąd był cały czas. Także dobra, zamykam tą bramę i idę bydło puścić. I teraz trochę okrężną drogą, ale idę do bramy tak, aby mnie nie zauważyły. Lecą. Lecą. Mają ten wzrok. No i dalej. No dalej. Nie chciałem, żeby one tu wszystkie stały na raz. Bo to przejście tak naprawdę nie jest szerokie, ono ma tylko 3 metry i gdyby już miałem taką sytuację, jak one tu stały i otwierałem, to wtedy potrafiły wygiąć te zabezpieczenia, które te uchwyty, które są do samych bram oraz normalnie rozeprzeć te podkłady. Także od tamtej akcji robię to tak spokojnie, żeby one wszystkie na raz nie leciały. No dalej. Dalej, no. 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 Dalej. No i tym sposobem przeszły. Z tego co widzę, to wszystkie.
przychodźcie, laczki. Wodę wam przywiozłem. Długo nie zostaniesz, pójdziesz za resztą. Właśnie. No i szybko zastanówmy się. Świeża trawa jest, krowy przepuszczone na pastwisko jest, woda dla krów jest. Coś by się jeszcze przydało. Jakieś witaminy, jakieś magnez, wapno. Jest i paśnik? Będą mi witaminy. Właśnie przyjechałem, jest to stary paśnik dla cielaków. Tu normalnie jeszcze było takie ogrodzenie, ale teraz jest ono zdjęte. No, paśnik tak zaprojektowany, że tu się powinno zboże wsypywać. Natomiast ja tutaj... mam worki z tymi mieszankami dodatkowymi dla bydła. Ten paśnik wcześniej na innym pastwisku stał, stąd tam jeszcze już puste worki, bo tutaj sypałem, tu jeszcze widać dwie lizawki, gdybym zapomniał tutaj przywieźć. Ja myślę, że tutaj to pochodzą z 2 tygodnie, także im to wystarczy. A co to tu znowu? Znowu kosiarka, znowu pronar. No chodź tu. Obczuliśmy. Nie no, opowiedz co tu się dzieje. Mnie nie było wtedy dwa tygodnie, ale wy jeszcze tutaj coś już wtedy robiliście, bo jak mnie ja robiłem... Ten... Nie, tu był, ja robiłem ten. Tak, no to jeszcze żeśmy zrobili tu i jeszcze jeden jest. Tak. Michał, emeryci górą, a możesz się opierdalać, kurwa. No, czyli tam też łożyska były. Tak. Tak. Tu... to było zrobione, a tu następne. Następne dwa jeszcze. Także trzy łożyska zwalnięte. A teraz tutaj. Też łożysko rozwalone. I co tu jeszcze się poobrywało? Widzę tutaj. Tak, to jest na bębnie. No to tak jak widać, jak to się oberwało. Oberwało się tu. Włoczowanie osłony przy skrzyni. To jest o. Te 4 śruby odkręcasz, przykręcasz tą blaszkę, co dowiozłeś, nie? No. Do tego, a do tej blachy tą osłonę się przykręca, drugą. I tu się tylko wsadza tylko na frezy. Wsadza na te 4 śruby i tą osłonę, a później do tej się przykręca tą. Dobra. O, już nawet słychać, że... Już nawet słychać, że on już chrupie. Łożysko. No. Nie ma, panie, nie ma łożyska, teraz tak, tak? Zaraz obejrzymy tylko, co tu jest grane. A coś tu leci aż z tego. Tu jest. No. O, rozsypane całkiem. Masz łożysko. Tu są dwa, albo takie szerokie jedno, albo dwa. Nie, dwa. I to resztka tych łożysk. Trzeba będzie pewnie zdjąć. Co? Tak, tak, tak. I tam też trzeba będzie. Zaraz tu się wybije. Na pewno jest część w tym naszej winy, bo no, trzeba by sprawdzać częściej jednak ten olej. A nie, myśmy tylko sprawdzili przed samym wjazdem na początku czerwca. No i później już nikt nie sprawdzał. No to na pewno jest nasza wina. Natomiast no, to, że to się tak tutaj te łożyska posypały bez... i była awaria, gdzie ten olej po prostu wleciał i tego nawet nie było widać, no to się nie powinno wydarzyć tak naprawdę, bo wcześniejsze kosiarki to kurczę w ogóle takich awarii nie miały. Ten olej zawsze był, tylko się faktycznie sprawdzało, ewentualnie tam kapkę dolało, a tutaj coś takiego. No i no i co? I teraz okazuje się, że jest taka możliwość, że te już też są delikatnie wyrobione. No ale co, no póki się kręcą, nic na razie nie słychać, trzeba będzie to wszystko poskręcać. Ale drugą rzeczą też jest no, czekanie na części. Tutaj tak samo ta blacha i ta obudowa, to były dwie części. Trzeba było tydzień czekać, były od razu zamówione dwie części. Trzeba było najpierw tydzień czekać i przyszła tylko jedna część. Nie wiadomo czemu nie przyszła druga. Tam w tym pronarze powiedzieli, że wyślą, oczywiście oni chyba dosyłają tylko raz w tygodniu. Więc trzeba było czekać drugi tydzień. Ja wczoraj najpierw dzwonię do sklepu, w którym były te części zamawiane.
to oni zadzwonili tam do Pronara i Pronarze nagle stwierdzili, że tej części nie ma i na magazynie i nie będzie i no i musimy sobie sami radzić. No to od razu ciśnienie się podniosło, a dwie godziny później ze sklepu dzwonią, że ta część jednak przyszła. W tym Pronarze chyba mają sami taki burdel, że nie wiedzą po prostu, czy mają część, czy ta część została wysłana, czy nie. Okazuje się, no kurczę, no nagle się okazuje, że doszły, dlatego to wszystko rozkręcamy. Mówię, jeszcze pięć kwater. No to będzie na pewno ponad 10 hektarów jest do skoszenia trawy. Plus będzie trzeci pokos lucerny, no to też tam jest 18-19 hektarów. Więc no ta kosiarka jest nam potrzebna. Co drugi dzień zmagań z kosiarką. Ja jestem niewyspany, ty jesteś zmęczony. Liczymy tylko na wieśka. Ale co, tu już jest wszystko poskręcane. I tutaj też było rozkręcane, bo okazało się, że oj, haczyło. Trzeba było jeden ząbek. Zmienić. On jest generalnie krótki. No, ale już listwa powinna być. Już wszystko powinno być ok. A tutaj są też te blachy. To jest ta właśnie osłona, żeby tam nic do środka nie wchodziło. W sumie podwójna, tu jest. Jak się obraca, to strzałka musi być odwrotnie. To nie ten, tu jest najpierw kawał blachy, który jest przykręcony do przekładni, a później cała ta osłona jest do tej blachy tu przykręcona. No i to tak zabezpiecza, żeby tu do środka nic nie leciało. I skręciliśmy, nasmarowaliśmy całą kosiarkę. No ale niestety pierwsze uruchomienie nie wykazało sukcesu. Jak nie? Nie by tego. Okazało się, że mieliśmy tu przestawione powiedzą, że o jeden ząbek. Powiedzą, że nie umiemy robić, nie bo tego. Nie umiemy. Jeden ząbek był przestawiony, ale teraz już kręciliśmy, przestawiliśmy na sucho. Delikatnie tylko poskręcaliśmy, odpaliliśmy, nie brzęczą. A miała być tajemnica, kurde. To bo się okazało, że te noże tu się po prostu spotykały i brzęczało jedno o drugie, a teraz już nie będzie brzęczeć. Także była jeszcze jedna robota, trzeba było jeszcze raz to odkręcić. I już jesteśmy na łące. Będą testy, zobaczymy czy to wszystko działa. Musi działać, bo inaczej oszaleje. Tak, sprawdźmy po prostu, czy kosi, czy brzęczy. No. Bo ja już bym kosił, kurwa, do końca. Bez sensu. No, nie brzęczy. Nie brzęczą noże. Trochę za wysoko, ale kosi, to najważniejsze i równo kładzie pokos. Dobrze. Ładnie kładzie pokos. Tu trochę było jeszcze za wysoko, ale tu... Za wysoko, a tam opuściłem. No, ale ładnie kładzie. Normalnie kładzie. Ale teraz zobacz. Teraz to tu, nie zapyszać. Sukces. Oby ta kosiarka teraz po prostu pu. Jak... No chociaż do końca tego sezonu, żeby tutaj żadnych awarii nie było. Będziemy sprawdzać ten olej. Czy tam jakiś bić nie ma na kolejnych dyskach, no bo kurczę. Zawsze mogły te łożyska też być, mogą być tam już delikatnie przez ten brak oleju naruszone. Na razie tam nic takiego nie czuć. Kosi bardzo ładnie. No i co? Już mamy godzinę sobota, godzina prawie 15, więc no nie będziemy już tutaj robić dalej. Przy niedzieli, no wiadomo, że każda praca w niedzielę uno się obraca. Więc od poniedziałku, ja myślę, że mamy tak koszenia 2 dni takiego intensywnego po 8 godzin.
albo spokojnie będzie jeszcze to podzielone na dodatkowo na trzeci dzień i będzie wszystko skoszone. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!